Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj wybrałam swoje top 5 ulubieńców miesiąca lutego. Wydaje mi się, że wybrałam naprawdę fajne kosmetyki i że każdy znajdzie coś dla siebie, więc jeżeli taki filmik Was interesuje, to bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Pierwszym produktem, który chcę Wam dzisiaj pokazać, jest ten podkład z Inglota, którego używam już jakieś półtora miesiąca i naprawdę się z nim polubiłam. Ma kremową konsystencję i bardzo ładnie rozświetla twarz, wygładza ją, ale też bardzo fajnie ujednolica kolor naszej skóry. Jeżeli macie jakieś większe problemy z cerą, spokojnie możecie nałożyć go dwie cienkie warstwy, aby zbudować krycie, ponieważ pierwsza warstwa nie daje nam jakiegoś pełnego krycia, ale jego ogromnym plusem jest to, że pięknie współpracuje z innymi produktami. Bardzo dobrze nanosi się na niego korektor czy też produkty do konturowania twarzy. Muszę też wspomnieć o jego trwałości, że pod koniec dnia nadal wygląda świeżo, naturalnie, nie ciastkuje się, nie waży, więc to jest naprawdę duży plus. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, to to, że nie wymaga on raczej pudrowania. Ja na co dzień na przykład nie pudruję twarzy, używając ten podkład, ponieważ daje on takie wykończenie subtelne, naturalne, nie tworzy efektu maski. Możecie sobie użyć na przykład puder matujący na strefę T, kiedy zauważycie, że faktycznie Wam się mocniej świeci, ale wydaje mi się, że naprawdę jego efekt końcowy, jego wykończenie jest bardzo ładne i ta skóra tak wygląda świeżo i zdrowo. Kolejnym produktem jest tusz Better Than Sex z firmy Too Faced, który daje nam efekt doczepianych rzęs. Aby wzmocnić ten efekt, możemy nałożyć kilka warstw tego tuszu. Ma on bardzo mocne czarne pigmenty, więc dla osób, które lubią mocno wytuszowane rzęsy czarne, to naprawdę jest to świetny tusz, którym możemy uzyskać takie otwarte oko. Bardzo pogrubione są po nim rzęsy, taki wachlarz rzęs dosłownie nam się tworzy. Mnie się bardzo podoba to, że ten tusz możemy kupić w wersji mini, jak i w pełnowymiarowej. Wersja mini jest na pewno dużym plusem dla osób, które podróżują i zależy im po prostu na miejscu w swojej kosmetyczce, ale też jest fajna, żeby wrzucić sobie do kosmetyczki na co dzień albo dla osób, które chcą po prostu przetestować ten produkt i nie zamierzają za pierwszym razem kupić pełnowymiarowego produktu, ale także dla osób, które nie używają tuszu może na co dzień, tylko bardziej od okazji i po prostu tak szybko nie zużywają pełnowymiarowego produktu, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna alternatywa dla wielu osób, żeby sobie ten tusz przetestować. I co jeszcze miałam o nim powiedzieć, to miałam powiedzieć o jego szczoteczce, która jest w kształcie klepsydry i podobno inspiracją do stworzenia takiej szczoteczki była linia kobiecego ciała, ale muszę Wam powiedzieć, że szczoteczka jest naprawdę super i bardzo łatwo tuszuje się nią rzęsy. Trzecim produktem jest krem z naszej polskiej marki Mia, który jak możemy przeczytać na stronie producenta jest nawilżający i odżywczy, a 96,8% składników jest naturalnych. Producent zapewnia nas, że nie zawiera silikonów, pegów, parabenów i olejów mineralnych. Ja ze swojej strony Wam mogę powiedzieć, że ma przepiękny zapach płatków róż, ale ten zapach nie jest jakiś mocny, są taki delikatny, taki akurat w punkt. Fajnie też się sprawdza jako baza pod makijaż. Ja bardzo go lubię też używać na noc, ponieważ wtedy możemy zauważyć największe efekty, jakie daje ten krem. Kiedy z rana wstaniecie, zauważycie, że cera jest taka uspokojona, pięknie nawilżona, koloryt jest wyrównany. Bardzo ładnie ten krem koi naszą skórę, a także rozświetla. I co ważne, jest także odpowiedni dla wegan i nie jest testowany na zwierzętach, co naprawdę jest warte zwrócenia uwagi. Czwartym produktem, który chcę Wam pokazać, jest żel do mycia twarzy Duetus wyprodukowany przez firmę Sylveco. Jest on orzeźwiający, bardzo ładnie oczyszcza, usuwa wszelkie zabrudzenia, resztki po demakijażu, ponadto odświeża naszą cerę, łagodzi ją, delikatnie matuje, ale nie ściąga, nie daje efektu wysuszenia. W składzie mamy kwas salicylowy i mlekowy, a kwasy te mają właściwości złuszczające i odblokowujące pory. Naprawdę ten żel jest bardzo fajny. Jest on ważny 3 miesiące po otwarciu, więc jak już go kupicie, to warto go już używać i nie otwierać wtedy, kiedy macie wiele innych produktów otwartych na Waszej umywalce, ponieważ jego skład jest naturalny, dlatego ma krótką datę przydatności. Największym dowodem na to, że to jest naprawdę fajny żel, jest to, że już mi się skończył i mój mąż też go bardzo polubił i kazał mi tutaj dodać w filmiku, że bardzo ładnie pachnie, ma przyjemny zapach i jest naprawdę super.
Piątym produktem, czyli już ostatnim, który Wam dzisiaj pokażę, jest mleczko do demakijażu z Douglasa. Ma przyjemny, delikatny zapach, ale co najważniejsze, dobrze rozpuszcza i zmywa nasz makijaż, nawet ten wodoodporny. Nawilża ładnie skórę, nie pozostawia efektu ściągnięcia, nie wysusza skóry. Co ważne też, nie podraża naszej skóry, nasza skóra po nim nie jest czerwona. Wręcz ją bardzo ładnie oczyszcza, łagodzi i co ważne też, nie zostawia tłustego filmu, czy też nasza skóra nie jest po nim lepka. I wydaje mi się, że będzie to też świetny produkt dla osób z cerą suchą. Oto moja topowa piątka miesiąca lutego. Dajcie znać w komentarzach, czy wśród tej piąteczki znalazł się także Wasz ulubieniec, czy któryś z tych produktów sprawdza Wam się dobrze w codziennej pielęgnacji lub makijażu. Bo mieliśmy tutaj 3 produkty w sumie do pielęgnacji i 2 do makijażu. Ja ze swojej strony zapraszam Was na moje social media, na mojego Instagrama, a także do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i naciskania dzwoneczka, by być na bieżąco. Co miesiąc taki filmik będzie wychodził na tym kanale, więc jeżeli taka seria Wam się podoba, to do zobaczenia za miesiąc w ulubieńcach miesiąca marca. Pa, pa!